Witam serdecznie, Aleksandra Florczak dla portalu realnews.pl. Jesteśmy na gali Punch Down 4. Ze mną Arkadiusz Pawłowski, witaj. Witam serdecznie, cześć, siemanko. Arku, powiedz mi, co cię przede wszystkim tutaj sprowadza, znaczy to wiem akurat, bo jesteś gościem, który będzie tutaj specjalnie komentował. Natomiast czy chcesz zobaczyć te walki na liście? Jak najbardziej, to jest coś bardzo ciekawego. Teraz właśnie przygotowują się kolejni zawodnicy, tak jednym okiem patrzę, jeszcze 19 sekund i ktoś za chwilę poleci na scenie. Wydaje mi się, że to jest czas, w którym ludzie bardzo, no szczególnie teraz, potrzebują tej rozrywki. I fajnie, że są kolejni ludzie, kolejne federacje, kolejne podmioty, które teraz rozrywkę dają. Ja jestem fanem Punch Down od samego początku, od pierwszej edycji jestem fanem, ale nigdy nie mogłem być tu osobiście. Za każdym razem albo miałem jakieś swoje zobowiązania, jakieś tam konferencje, jakiś wyjazd, jakiś występ, coś. I za każdym razem się wściekałem, że mnie to nie ma. Cieszę się, że dzisiaj jestem dopiero na czwartej edycji, ale też bardzo fajnie, bo widać, jak to niesamowicie poszło do przodu. To jest taki po prostu mój fetysz. Ja uwielbiam po prostu widzieć, jak jakby wszystko się rozwija, rośnie, tak po prostu realizowanie potencjału. I to miało bardzo duży potencjał i teraz widać, że ta czwarta gala, porównując z pierwszą, to jest wow. Jeszcze trzecia, na której pojawił się Slav Fighter z Rosji. Oglądałeś pewnie? Oczywiście, Wasilij Kamocki, legenda. Ale jednak Polska tutaj wygrała. Zaleś pokazał, że my jesteśmy guru. Tak, no właśnie to było dla mnie też bardzo ciekawe, bo tam było dużo kontrowersji, ludzie nie wiedzieli ten czy ten. Na przykład w momencie, kiedy ja to oglądałem, to też miałem takie, kurczę, no nie wiem, chyba remis. A w momencie, kiedy jakby więcej, po prostu dostaliśmy wyjaśnienie, było takie, aha, okej, rozumiem. Wydaje mi się, jestem przekonany, że bardzo dużo osób, które oglądają, no myślą o tym bardziej o takiej jakby bezmyślnej módzce, slap, a nie myślą, że to ma zasady, że tu na przykład można za coś ten punkt stracić, że że coś może być dobre technicznie. Myślą, lepanery, prawda? Wydaje mi się, że to jest o wiele bardziej skomplikowane. Ja sam nie mogę się doczekać, żeby zagłębić się bardziej w arkana tego i też te reguły po prostu poznać, bo ja się przedziwiłem, jak ktoś stoi i tak bardzo zaciskał, robił po prostu takiego tutaj ludzika Michelin, to się zastanawiałem, czy tak można. Więc wydaje mi się, że jeszcze ta dyscyplina to jest dyscyplina bardzo młoda i jeszcze wszystko przed nią. Właśnie tutaj włodarze są osobami, które rozpoczęły przykładowo walki kobiet. A ty na kogo dzisiaj stawiasz? Kogo typujesz? No jeśli chodzi o kobiety, to ciężko, patrząc i znając Monikę Rozmus-Quant, ciężko stawiać na kogoś innego. To jest jednak POTMŻNA zawodniczka. Myślę, że nie jeden facet padłby po tym ciosie. Ale to jest też fajne, że tak jak w każdym sporcie walki, jest bardzo duża dawka nieprzewidywalności. Dużo zależy od tego, jak będzie losowanie, kto zacznie i tak dalej. Czasami na przykład wydaje się, że no przecież to jest tam jawny faworyt i tak dalej, ale zostanie wylosowane, że będzie uderzał lub uderzała jako druga, no i do tego się po prostu nie dojdzie, bo już pierwszy będzie tym ciosem nokautującym, prawda? Nigdy nie wiadomo. Ja wychodzę z takiego założenia, że staram się nie typować. Mam wiadomo kogoś, kogo tam bardziej znam, bardziej lubię i tak dalej. Staram się nie typować. Ja zawsze patrzę na siebie z perspektywy widza, fana, czyli ja po prostu chcę jak największej rozrywki. Ja chcę, żeby oni tam zostawiali po prostu serducho, dawali z siebie wszystko i właśnie czy to w slap fightingu, czy to w MMA, czy to w czymkolwiek, żeby po prostu widzowie mieli taki Jezus Maria, jaka to była dobra walka, żeby ludzie chcieli wracać, żeby to po prostu rosło, żyło. Arku, powiedz mi, kiedy będziemy się mogli spodziewać High League? Na początku czerwca pierwsze informacje na ten temat. Dobra, to ja czekam w takim razie, bo bardzo chętnie cię zobaczę tam. Wszyscy czekają, wszyscy pytają, dlatego informuję wszędzie wobec. Czyli dojdzie do skutku to, bo jakieś spekulacje były, że jednak się może coś nie udać. No ja się tak domyślam, wiesz co, no wydaje mi się, że jest masa osób, które na to czekają, no ale zawsze znajdzie się ktoś, kto by chciał, żeby nie wyszło. To jest takie podejście, którego jakoś tam nie lubię. To jest troszkę takie podejście na zasadzie, nie wiem, tam sąsiad sobie kupił Mercedesa, to zamiast ja pracować, żeby też sobie kupić Mercedesa, modlę się, żeby mu go ukradli. To jest trochę takie podejście, nie będę tego komentował, też czekam na rozwój wydarzeń i mam nadzieję, że w czerwcu po prostu jakby niedowiarkowie, sceptycy będą, jak to się mówi, ukontentowani.
Powiedz, Arku, jeszcze kwestia właśnie Fame, od którego odszedłeś, cała Polska, internet żył troszeczkę. Odszedłeś, to bym nie przesadzał. Tak, no w każdym bądź razie Wardęga tutaj przyczynił się do tego, żeby nagłośnić sprawę. Czujesz, że zostało to wyjaśnione jakby w pełni z Fame? Wiesz co, zostało to wyjaśnione? Czy zostało to wyjaśnione w pełni? No nie zostały poruszone jakby wszystkie aspekty, tylko że ja też jestem takim człowiekiem, że ja nie dążę do eskalacji konfliktu. Ja nie jestem typem, który będzie właśnie postawi na swoje i koniec, ja nie jestem typem ultimatum 600% i tak dalej, więc to jest coś, co jakoś tak najbardziej mnie ubodło, no ale wszyscy, którzy mnie znają, od razu wiedzieli, że to jest absurd, że to jest abstrakcja jakaś. Z mojej strony temat jest skończony. Myślę, że też jakby poszło to dalej. Ja też poszedłem w swoją stronę. Nie chcę się skupiać na przeszłości, chcę się skupiać na teraźniejszości i na jej podstawie budować fajną przyszłość. Nie mam też, bo ludzie też o to pytają, nie mam też jakiejś tam spiny, nie mam jakiejś tam, nie chowam urazy. Jest mi po prostu smutno, no bo rozstać też można się z klasą. Można się rozstać jakby w fajnych relacjach, no a można się rozstać... Tak. A jeżeli chodzi o jeszcze Lil Masi, Aniele Bogusz, która także pożegnała się z Fame, macie teraz kontakt, bo ona też będzie w High League, prawda? Tak, tak. Z Anielą pozostajemy w kontakcie. Ja za Anielę trzymam kciuki. To jest po prostu kobieta, instytucja. Jakby ja powiem szczerze, że ja za Anielą, mimo że sam naprawdę zapierniczam w tej WFT po kraju, to ja za nią po prostu nie nadążam. Tu utwory, teledyski, kosmetyki, walki, to i owo. Bardzo cię, jakby to jest osoba, która, mam wrażenie, że ona 24 godziny na dobę myśli, tworzy i jakby po prostu tworzy swoją markę, tworzy swój brand i to jest coś bardzo, bardzo, bardzo fajnego, bardzo chwalebnego. Ja jej życzę wszystkiego, co najlepsze, no i trzymam za mnie kciuki, kurczę, w każdej jakby roli, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście, kiedy przyjdzie co do czego i w oktagonie, no, będę bezstronny. Jak to zawsze trzeba. Właśnie teraz jutro konferencja FEN przed piątkową galą, na której właśnie zobaczymy Anielę. Tak. Będziesz oglądał? Wiesz co, nie wiem, czy nie będę w tym momencie w trasie, ale na pewno myślę, że zahaczę. Tym bardziej, że są tam jeszcze, jest tam chyba jeszcze koleżanka TikTokerka, też na tej gali walczy, Tuwicia, więc myślę, że gdzieś tam zerknę. Słuchaj, to jeszcze pytanie, bo tutaj nas ze ścianki chcą zgarnąć. Pytanie o twojego następcę na Fame. Jak oceniasz Huberta? On gdzieś tu stoi tutaj obok. Jak widzisz, jeszcze się nie pogryźliśmy. Hubert to jest bardzo fajny... Tak czuję się, jakbym tak mówił z perspektywy. Hubert to jest bardzo miły, młody człowiek. Zawsze mówi dzień dobry na ulicy. Nie, Hubert to jest bardzo... On jest dobry w tym, co robi. On wie, co robi. Jest zdolnym dziennikarzem. I wydaje mi się... Mówię, ja też od tamtego czasu niecelowo, ale tak dosyć się od tematu odsunąłem, więc też nie śledzę tego tak na bieżąco, więc nie widziałem wszystkiego, które widziałem jakieś tam fragmenty. Wiem, że Hubert nie boi się włożyć kija w mrowisko, wiem, że nie boi się jakoś tak tych dymów sprowokować i tak dalej, i tak dalej. No i jakby bardzo, 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 bardzo spoko. Myślę, że to jakby zawsze jest tak, że to widzowie oceniają i tak jak moje prowadzenie mogło się komuś podobać, mogło się komuś nie podobać, tak myślę, że z Hubertem jest tak samo i z kimkolwiek. Ktokolwiek by to był, komuś się będzie to podobać, jakby sam Jezus Chrystus prowadził tę konferencję, to ktoś powiedziałby, że kurczę, trochę za dużo jednak czegoś tam i czegoś tam. Na pewno tam jest potrzebna osoba, która w jakiś sposób to ogarnie, bo tam jest straszny natłok, straszny chaos, straszna ilość emocji i po prostu musi być ktoś, kto jakoś tam na swój sposób czy to ogarnie, no bo jednak z jednej strony można te dymy eskalować, z drugiej strony można te dymy zgasić, ale na pewnym etapie potrzebne jest i jedno, i drugie. To jest taka właśnie jedna rzecz, która mnie zdziwiła, bo tam ludzie mi przysyłali właśnie, że Boxdel mówił na kanale sportowym, że on się cieszy, że jest tak jak jest, ponieważ on teraz ciągnie za język i te dymy wywołuje, a ja te dymy gasiłem. No, wszystko spoko, nie miałbym z tym problemu, gdyby nie to, że podczas rozmowy z Wardęgą mówił co innego jednak, no i to są jakieś takie rzeczy, które mniej lub bardziej mnie jakoś tam gryzą. Ale co poradzić? Life goes on, ja robię swoje, oni robią swoje. Życzę
dobrze wszystkim, bo chciałbym, żeby wszyscy mogli realizować się w tym, co kochają, a nie mam wątpliwości, że oni kochają swoją robotę. Jasne, tego im życzymy i tobie także życzę realizacji wszystkich swoich planów i celów, żeby wszystko poszło tak jak trzeba, a tutaj już się spieszę właśnie, dlatego że nas wyganiają troszeczkę, ale dziękuję ci Arku za rozmowę. Dzięki serdecznie, hej!